Zgadnijcie, kto wrócił! Dzień dobry, Primalize! Przywitaj się tutaj ze wszystkimi stęskionymi widzami! Cicho, ja jem! Jak zwykle! Jak zwykle! Nie no, cześć, cześć, witam was serdecznie, trochę było zamoty ostatnio. Naprawdę, ostatnio nasza aktywność niestety jest niemal zerowa, ale to z różnych powodów osobistych, czy to u mnie, czy to u naszej Primalki. Ale w końcu udało się jej znaleźć trochę wolnego czasu i... Hello! Hello! What's up? What's up? I oficjalnie, drodzy widzowie, nagrywamy na lepszym sprzęcie. Nowy komputer. A ja mam sformatowany i w ogóle. A teraz was przeproszę, siła wyższa. A w międzyczasie powiem wam tak. No mam nowy komputer. Procesor i5, 3,2 GHz. Nie. 8 GB RAM-u. Oraz stara karta graficzna GeForce 440. Parę odcinków nagrywałem sam, bo niestety Primalize była zajęta, ale to można zrozumieć. Niestety... Jestem. Ja to tłumaczę widzą, co się ostatnio u nas dzieje. Aha, rozumiem. No, parę odcinków nagrałem sam. Niedługo wszystko zobaczycie. A tak, w końcu nasza kochana Primalka jest z nami. Jestem. I może mnie oficjalnie wkurwiać podczas gry. Mogę. I niestety nie ma spolszczenia z jednego prostego powodu. Zapomniałem spolszczyć. Dobra, jedziemy. Teraz nie powinno być żadnych problemów podczas nagrywania. I teraz będzie boss. Boss. Nie jesteś bossem, nie kompromituj się. To ty się nie kompromituj prezesowo! Bo co? Bo Grotto. Chyba chciałeś powiedzieć ciotko. Nie, bo Grotto. Co? No co? Wszyscy Polacy są fanami Grotto. Nie, tylko ci, którzy żyją w CS-owym świecie i są no-life'ami. Aha. Czyli przy okazji mi pocisnęłaś, dzięki. Proszę bardzo, usług. No bo, drodzy widzowie, spodziewajcie się serii z Counter-Strike Global Offensive! Tylko niestety ja sam będę grać, bo Primalize się opierdala. Choć oczywiście to nie znaczy, że czasami tą kobietę nie ogarnę, żeby grała razem ze mną. I się będziecie śmiać. Ale powiem wam szczerze, że jak skończę Residenta 4, to się zabieram za Life is Strange. Pod warunkiem, że ci się nie skupie komputer. Nie, spokojnie. Właśnie mnie się nie wydaje. Czemu? No trochę ta gra wymaga i ma. Ale mi chodzi. To, że chodzi, to nie znaczy, że podczas nagrywania będzie chodzić. Będzie chodzić. Daj Boże. A jak nie, to najwyżej ja zrobię serię. Najwyżej ty. Czemu nie? W szczególności, że to jest gierka, która nam obojgu się podoba. Tak. Ten klimat po prostu, ta fabuła, te postacie. Ta kupa. Te pościgi, te wybuchy. Samobójstwo, hejt. Ale nie spoileruj! Ale i tak uratowałam ją. Dobra, nie chwal się, bo... Cicho, nie spoileruj. Ale to ja muszę ciebie skompromitować, bo ty tego nie umiałeś zrobić. A ja umiałam. Cicho, kacstenka. Aleś ty kurwa brzydki pierdolony uber soldacie. Bla 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 bla. Zaraz dostaniesz uber soldat w pierdol. Wow. Dobra.
A Teslą ci w oko! Na czym to skończyliśmy? A! Powiedz tam, droga Primalko, gdzieś ty do cholery była? W dupie. U Murzyna? Nie. Wiecie co, pracowałam ostatnio. Miałam po 12 godzin niestety zmiany i... No i po prostu zmęczona bidulka. No co zrobisz, nic nie zrobisz. Ja sam o tym wiem, bo ja miałem z naszą Primalką kontakt stosunkowo regularny. No nie raz się praw pracy nudził człowiek. No to trzeba było się odezwać. Odzywałam się. Co ty chcesz? No i się odzywałaś, przecież ja nic nie mówię. No właśnie. Nie no. Powiem wam, że gastronomii to nie jest fajna sprawa stosować. Wytrzymałam 2,5 miesiąca. No 2,5 miesiąca za dużo. W szczególności, że koleżaneczki z twojej pracy to po prostu kupy. Powiem tak, lepiej tego nie komentować, bo to jest naprawdę bez sensu. Jak to kiedyś ujęłaś, główna siekietyka. Tak. A gdzie gdzieś nie będę. A przy okazji zdechłem. Przypominam, że walczę z bossem. Ojejku. Ojejku. Żebyś wiedziała, że ojejku. Bo boss to ciul. Ojej. Ciul szczulowa. Dobra, Dobra, ty tam wykurwiaj. Pierdolony naukowiec. Dobra, szybkie przejęcie apteczek. Wow! Dobra, jedziemy. A sobie żołnierz stoi. Nawet mnie nie zamierza tknąć. No, chyba nie lubi małych chłopców. Dobra. Wow. Strzelił sobie Panzer Faustem pod nogi. Wow. Płonk, dziecinko, płonk! Wow! Bierz pancerz, szybko! A! Au! Mamo, to boli. A niech cię boli. Co? A niech cię boli. Ach, nasza kochana, wredna Prima Lice. Jak jest w formie po prostu. Jestem w formie, bo jestem miła. Oj, uwierzcie mi. Ostatnio nasza Primalka miała częste powody do kurwicy. A ty nadal mam. No, niestety. Ale staram się to tak jakby to ukrywać, czy popiła. Jest! Zabity! Ale jest, ja mam przejebane teraz, naprawdę. Wiesz, ile ja mam HP? Mało. A wiesz, jak mało? Bardzo. Jestem na hita, dosłownie. No wiem. Mam 1 HP. I właśnie padłem. Małe problemy techniczne, bo Rewy jest kupą. Zgadza się. Bo nie chcę, co wyłączyłem nagrywanie. Jeszcze nie wszystko jest skonfigurowane po prostu. No, kurwa, co zrobisz? Nie mogę z ciebie, człowieku, jesteś taka ciapa jak kupa. No trochę. W ogóle zapytam się, znaczy powiem widzom dokładnie, że był ostatnio taki film z Gordonem Ramsayem, znaczy no nie bezpośrednio z Gordonem Ramsayem, tylko gościu sobie wszedł do sauny. Tak jakby to do sauny sobie wszedł i myślał, normalnie, że jest sauny. Para jest, cały w ogóle goły, w ogóle grubas i ten. Ach, para nagle zeszła, a tu kurwa Hell's Kitchen u Ramsaya. No Gordon to normalnie... Reakcja to po prostu... Reakcja to miał po prostu wręcz epicką. Tak. Po prostu upierdolić takiego grubasa i ten... I z niego zrobić, nie wiem... Frytki? Też tak sądzę. Ale kurczę, powiem wam, że ten filmik będziecie widzieli u nas na fanpage'u. Bo zamierzamy to udostępnić. I nawet ja to mogę zrobić. Na. Nah.
skupienie na tym bossie to jest po prostu jakaś masakra. Oczywiście boss zajebany jest, co sami widzicie. Ale w jednym HP to nie ma co nie ma co szarżować. Jeden HP. Au! Znowu dostałem. Coś czuję, że ja dostanę naprawdę dużo razy w ciry. No, nie dziwię się, bo jesteś kupą. No, odezwała się. No, zapraszam do tańca. Poznajcie moje grotto. Au. Oczywiście to nie jest grotto, tylko FG42. Ale na upartego to strzela jak grotto. Na upartego to możesz być nawet dupą. Idź ty dupo. Akurat moja dupa jest brzydka. O. Nie wiem, nie patrzałam. Na całe szczęście. Au! Skandal! Skandal! Andale! Andale! Skandale! Andale! Andale. Okej, drodzy naukowcy, ja nie wątpię w wasze wątpliwości zajebania mnie, ale ja zdecydowanie wątpię w to, że wy to zrobicie, bo wy tego nie zrobicie. No wy tego nie zrobicie! O Boże! Ach, musiał stać na górze! Normalnie jak akcja w CS-ie. No normalnie jak akcja w Counter-Strike. A w nóżkę, a masz. Okej, okay, ty tutaj jesteś, już nie żyjesz. Dychaj. Kolejny naukowiec. Ach! Lepiej by się chyba FG42 sprawdziło. Bo jak się wkurwię, to ja wyciągnę minigana. Acytując klasyka, to minigun, a maksimum przyjemności z obcowania z minganami. Co hej, taka jest prawda i to jest potwierdzone naukowo. Gunwo, prawda. Dobra, jeszcze jeden. No, leżeć kurwa. Czy mogę się tutaj cofnąć po jakąś ewentualną apteczkę? Nie. Dlaczego wykrakałaś? No taka już jestem. No tak. Wredna Primalize mode on. Mhm. Trzeba oczywiście grę zapisać. Ostrożnie się rozejrzeć. Części organiczne. O kur... Nie! Oj, można się naprawdę momentami zesrać. Dosłownie. No lamisz konkretnie. Och jej. To akurat... Co jest, nie zapisałem? Boże, jakie to gówno, no... Nie, dobra, zapisałem. Ojej. Jej. Dobra. Tutaj to już bardziej chyba scena, bo to walka na blisko. No nie! Oj, będziecie często widzieć ten widok. Często widzieć ten widok! A co? Nie możesz być kurde jedyna, która robi złote myśli. Jesteś w formie. Chyba za dużo ze mną rozmawiałeś. A nie za mało?
Bo ja myślę, że raczej za mało. Brakowało ci mnie. Oj tak, tęskniłem normalnie, żeby zrobić z tobą seryjkę. Jakąś fajną. Ojej. Zresztą, drodzy widzowie, szykujcie się na Operation Corporation z Resident Evil 5. I ja tego Primalsa nie daruję. No wiem. Tylko nie zdziwcie się, że będą takie lagi jak cholera, bo mój internet mocno się. Bardzo nawet. Niby 30 mega, ale to jest takie w ogóle awaryjne gówno, że tragedia. A teraz zapraszam was do obejrzenia cutscenki, niestety po angielsku. Uczycie gibusy! How is Agent Blazkowicz? A little beat up, sir, but nothing too serious. They've just finished with him in debriefing. Well, he certainly came through for us this time. Remarkable. Absolutely remarkable. Advanced weapons, biological engineering, robotics, and the occult. It all fits. Into what exactly, I'm not sure, but it all fits. I was thinking along those same lines, sir. Jack, call a meeting. Yes, sir. What have you got there, Jack? Two Dakota dispatches just in from Ultra. The first one is a complete itinerary for Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler, covering the next 48 hours. Now wait till you see the next one. Private communication from Wilhelm Strasser, alias Death Head, to the same Reichsfuhrer SS. Bo to tylko tam dokumenty związane z tym, co i tak będziemy nakurwiać. Tama w Bramburgu. Możecie sobie spauzować, przeczytać, bo akurat nasza Primalka to kupa i nie chce jej się słuchać tego wszystkiego, tego całego wojennego bełkotu. No, nie lubię. No fu, trolololo. Dobra, tam jeszcze jakaś cutscenka, że nasz Blazkowicz skacze sobie z samolotu, rozbija głową w mur i przy okazji zabijając Adolfa Hitlera. La 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 la. Patataj, patataj. Ogarniamy tamę. A spokojnie. Mamy full HP. Jej! I połowę pancerza, mniej jej. Rozumiecie, mniej jej. Mniej jej. O, mam nadzieję, że ten strzał nie zaalarmuje strażników. Oczywiście strzelałem z tłumikiem. Oczywiście jak najwięcej trzeba przejść za pomocą broni wytłumionej. Po cichu, na spokojnie. Nein, iż binisz. Bo tam Niemiec mówi, czy ktoś tu jest, a tu nie ma. Wow, wow. Dobra, czekaj. Miałeś nie strzelać, kupo jedna. A strzeliłeś. Nie ja. Tylko wróg. Ale póki co to jest jeszcze wszystko bezpiecznie. O, tutaj jest przejście do czegoś. Pewnie dobrego. A tu? Nic. Dosłownie. Sprawdźmy coś. Haha, jestem mądry! Odkryłem sekret! Ojej. I bynajmniej nie mnicha. Proszę bardzo, pancerz pełny! Panzerfaust, pierścienie na kutasach. Nie wiem, jestem w jakimś takim mocno zboczonym humorze. Przepraszam za to, drodzy widzowie, jestem nienormalny. Zresztą, cytując klasyka, mówiąc dokładnie moją mamusię, nie ma ludzi normalnych. A są tylko... Co by tu wiele mówić? Nie zdiagnozowany. Kurde, nie mogę się wysłowić.
Malice zna ten tekst, gdyż po prostu miała okazję wiele razy z moją mamą rozmawiać. Tak. Dobra, jest ta kupna winda. Latający Niemiec, jej! Haha! No po prostu. Jej! Czekaj, oj! Co się lampisz na windę? O! Strzeliłem mu w hełm, ale dobrze, że pomimo faktu, że mnie zauważył, to nie zaalarmował swoich tak zwanych kamratów. A jednak zaalarmował. Kupa jedna. Dobra. Tu, tam nikogo nie ma. A tu? Chuj! Właśnie mnie zauważyli. Więc w takim razie jedziemy na Hama. MG42 na zawsze na propsie. A ty snajperze co? Gdzie jesteś? Pytam się, gdzie ty kurna jesteś. O, tu cię mam. Era amfa techno. Feta jak tandeta. Rany człowieku. Co? Jajce. Masz na czole. Nie, w brzuchu. A. Oho, Niemcy śpiewają. Ojej. Ptaszki ćwierkają, Blaskowicz kurwiony, ze sceny tutaj wija. Rozwala radiostację, przeładowuje scena. Nie mogę wziąć armora, no i zdrowia, ale jednak wziąłem. I wciąż jest po cichu. Jej. Dobra. Co my tu mamy? Kupę. Kupę. Oczywiście mam na myśli kupę Niemców. Sztuk dwie. Znaczy sztuk dwa. No, wiecie o co chodzi. No wiemy. Szydełko czy nóżka? Nóżka. Okej, łeb. Okej. Tutaj dwóch jakichś patałachów. Już się zastanawiali, ale dostali se serię w potlicę. I w dupę, i w kupę. A tutaj wszystko mam na full. A tu coś się dzieje. Au. Sobie 42 dostałem. Ojejku, bolało. No. Bolało i będzie boleć. Pozdrowienia dla Krzysztofa Kaczyka. Dobra, lecimy na głośno, bo mi się już nie chce skradać. W szczególności, że końcóweczka. Wow. Kill him. A ma, oj. Zapnęły się drzwi same. Ojej. Chyba do tej gry zatrudnili człowieka drzwi. Albo człowieka skurwiela. Który je zupkę skurwielu. Gra słów. Wiem. Wiem, że ty wiesz. Ale czy może. Ale widzowie nie wiedzą. Ojej. Dobra. To jest końcówka, tak? No tak, ale jeszcze nie... Wow! No i zjebałem.
Mogę wziąć sobie resztę pancerza i zdrowia! Tak? Możesz to powiedzieć. Jesteś kupą. Dziękuję. Okej, dla odmiany się będziemy skradać. To jest właśnie taka trudna misja. Nawet bardzo trudna misja. O! Nie! Ej, no weź! No i mnie zauważyli, no to po prostu tak od razu. Ojej. Dziwka. Dosłownie. No, zabiłbym ją za uprawianie rządu, ale to nie będzie dobre dla misji. A nawet możecie zobaczyć dlaczego. Zabiłeś cywila. Oczywiście, jak widzieliście, zasejwowałem specjalnie w tym celu. Mam nadzieję, że nie bez sensu. Co jest, kurde? No. Idź ty, kurtyzano, jedna jebana. W dupę przez Niemca. Roznoszącego grzyba. Mhm. Gdzie tu uczciwość dla uczciwych Niemek? Nie ma. No wiadomo, że nie ma, bo są brzydkie jak noc listopadowa. No fu. Robimy krótką przerwę w nadawaniu. Muszę zmienić pewne ustawienia. Oczywiście musiało się spieprzyć, ale to nic. Bo musieliśmy zrobić krótką przerwę w No co jest? Ach, głupia gra. Dobra, jakoś przeżyjecie, drodzy widzowie. Prawda, że przeżyjecie? Prawda? Nie. Oj. Nie! Weź wy, kurwiaj. Oj, będą alarmy. Czuję to. Ojej. Weź wypierdalaj. Leżeć! Wiesz, szwabę. Kosa gnoju! Nie lubię Wolfganga jakiegoś tam. Ja nie lubię być głodny. A kto lubi być głodny? Murzyn. Na. Chyba jesteś rasistką. Co? Czy jesteś rasistką? Nie, tak się głupio zaśmiałam. A teraz wszyscy widzowie piszcie w komentarzach: Prima Lice to kupa, Prima Lice to kupa. Może o tobie tak napiszą, co? Byłoby ci miło? Ty, kurczę, osoba bez serca. Co ty sobie myślisz, że jak jesteś facetem, to możesz wszystkich innych gnębić? Żartowałem, nie róbcie tego. Ona mnie inaczej zabije. Ratujcie! Błagam, ratujcie mnie! Żartowałem, nie ratujcie. Bo po co? Nie trzeba. Wow. Gra idzie aż zbyt gładko.
do skitu. Nie ma absolutnie żadnych problemów z przejściem. Oj! A nie, to tylko drzwi. Just look at this moon. There's my 38 Latour. I sent that idiot down to the wine cellar 20 minutes ago. Apologies, man. I will go and investigate. See that you do, Kempf. Dobra, tutaj będzie jeden dziad. Siema, alkoholiki. Sara. Nie. O, kijacy. Chyba Prymalas się obraziła. Nie. To co nic nie mówisz? Bo lubię nie mówić. Jak można lubić nie mówić? Nie wiem. Jesteś dziwna. Ty też. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale ty jesteś dziwniejsza. No i co z tego? I tak cię lubię. A ja ciebie nie. Będą robić alarm! Będą robić alarm! Nie! I chuj! Po prostu i chuj! Że aż z tego niezadowolenia... Chciałem sobie strzelić rakietą pod nogi. Ojej. Chociaż zapisałem. Nie. I tym pesymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że kolejny będzie z Primalize, bo jak nie, to ja przyjadę tam do niej i ją ogarnę i w ogóle. No to co? Lajkujcie, subujcie. Cieszcie się z nową jakością. I bynajmniej jakością Biedronki. Ani Lidla. Ani Carrefoura. Fu. I chcesz coś powiedzieć, nasza kochana Primalko, na pożegnanie? Idźmy wszyscy spać. Okej. Okay. Akurat, wiesz. Łóżko, check. Kurtyzana, check. No to dobranoc. Pa, pa. Pa, pa.